Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy, dalej jeszcze w odniesieniu do wczorajszego nagrania, zanim sobie od jutra zaczniemy, jutro sobie wysłuchamy innego. No to wczoraj słuchaliśmy, że no, Piotr nie był w Rzymie, że nigdzie nie ma. Prawda, że Piotr był w Rzymie. I pastor Cyrikas mówi, że ktoś tam jakiś zapomniał, kto wspomina, że tylko był. O. No właśnie, nieuctwo protestantów sięga po prostu, no Himalaje to nawet nie jest góra. Himalaje przy tym, co głoszą protestanci, to jest jeszcze półmetrowy dołek w ziemi, o którym można skręcić kostkę. Pani Basia przytoczyła nam tutaj szereg wypowiedzi ojców Kościoła z pierwszego, z drugiego wieku. No i zobaczymy, co z nich wynika, bo pastor Cyrikas mówi, że nie ma nigdzie, nie? Że święty Piotr był w Rzymie, że zginął w Rzymie, tylko ktoś tam jeden wspomina, że był. O. No to pani Basia nam tu wkleiła sporo. Przeczytamy sobie nie wszystko, bo to by za długo trwało, ale właśnie kto i co pisze o świętym Piotrze. Zaczynamy od święty Ireneusz z Lyonu, urodzony w 130 bądź w 140 roku. Pisze tak, czyli połowa, czy drugi wiek, nie? Otóż Mateusz dla Hebrajczyków napisał i wydał Ewangelię w ich języku ojczystym, podczas gdy Piotr i Paweł w Rzymie Ewangelię opowiadali i zakładali Kościół. O. Tak? A więc już święty Ireneusz potwierdza obecność świętych apostołów Piotra i Pawła w Rzymie. Następnie, znanym powszechnie kościele założonym i zorganizowanym w Rzymie przez dwóch najznamienitszych apostołów Piotra i Pawła. Znanym powszechnie, tak? Znanym powszechnie kościele założonym w Rzymie przez dwóch apostołów, Piotra i Pawła. Świadectwo czego? Że święty Piotr nie był w Rzymie, tak? No ale tak był, że nie był, tak? No to jest początek. Firmilian, zmarły w 268 roku. Stefan, papież w latach 254-257, powołuje się na to, iż jest następcą Piotra, na którym zostały wzniesione fundamenty Kościoła, który głosi, że prawem następstwa zajmuje katedrę Piotra, nie? Biskup Rzymu. Lactantius. Apostołowie rozproszyli się po całej ziemi dla głoszenia Ewangelii przez 25 lat aż do nastania panowania Nerona. Założyli podwaliny pod budowę kościoła we wszystkich prowincjach i miastach. Już za rządów Nerona przybył Piotr do Rzymu i zdziaławszy szereg cudów mocą daną mu przez samego Boga, nawrócił wielu ku sprawiedliwości i założył Bogu świątynię wierną i stałą. Neron Piotra przybił do krzyża, a Pawła zamordował. Świadectwo Lactantiusza, trzeci wiek, iż Neron ukrzyżował Piotra. Tak? Gdzie? W Rzymie. No i zabił świętego Pawła. Piotr Aleksandryjski, zmarły 311 rok. Piotr pierwszy wybrany z apostołów, który był często aresztowany, wyrzucany do więzienia i haniebnie traktowany, w końcu został ukrzyżowany w Rzymie. Eusebiusz, 260 rok. Dzieje mówią, że w Rzymie za jego panowania, czyli odniesienie do Nerona, Paweł został ścięty, a Piotr przybity do krzyża.
Wiadomość tę potwierdza nazwa cmentarzy rzymskich, które istnieją pod Piotra i Pawła wyzwaniem. Linus, o którego obecności w Rzymie z sobą razem Paweł wspomina w drugim liście do Tymoteusza, został jako pierwszy po Piotrze wybrany na biskupstwo kościoła rzymskiego. Ale i Klemens, trzeci biskup kościoła rzymskiego, był według świadectwa Pawłowego jego pomocnikiem i towarzyszem. Tak? Dobra. Dionizy II wiek. Tedy wy przez tak serdeczne wasze upomnienie związaliście jak najściślej Rzym z Koryntem, szczepy sadzone rękami Piotra i Pawła. Toć obydwaj w naszym Koryncie szczep ten sadzili i nieśli nam naukę, to samo w Italii razem nieśli naukę i w jednym czasie śmierć męczeńską ponieśli. Tak? Hegezyb, 110-185. Gdym był w Rzymie, ustaliłem sukcesję aż Piotrową, aż do Aniceta. Papież w latach 154-165. Tertulian, 155 rok urodzenia. Jeśli zaś jesteś w sąsiedztwie Italii, masz tam Rzym, którego powagę i my uznajemy, jak szczęśliwy ten Kościół. Jemu to apostołowie całą naukę razem z krwią swą przelali. Tu Piotr upodobnił się w męce do Pana. Tu Paweł został ukoronowany śmiercią. Tak? Kościół rzymski powołuje się na ustanowienie Klemensa przez Piotra, co nawet Rzymianie mówią podobnie. A przecież i Piotr, i Paweł zostawili im Ewangelię opieczętowaną nawet krwią własną. Klemens Aleksandryjski. Gdy Piotr w Rzymie publicznie głosił Słowo Boże, to jest Piotr Aleksandryjski, 150 rok, tak? Gdy Piotr w Rzymie publicznie głosił Słowo Boże i za sprawą Ducha opowiadał Ewangelię, wtedy liczni słuchacze wezwali Marka, by spisał to, co mówi Piotr, tak? W czasie, gdy Piotr głosił Ewangelię w Rzymie w obecności pewnych oficerów Cezara i wygłaszał wiele świadectw Chrystusa na ich prośbę, by mieć spisane to, co było im głoszone, z nauk głoszonych przez Piotra, spisał Ewangelię, która nazwana jest Ewangelią według Marka. Czyli znów kolejne świadectwo, znaczy to już, że święty Piotr był w Rzymie, mamy świadectwo, czytamy świadectwo o tym, że Piotr tam został zamordowany za czasów Nerona. Nie, nie, może Piotr był w Rzymie, nie ma żadnych dowodów. Tak? No właśnie. Pastorze Cyrikasie, widzisz swoje nieuctwo? Protestanci drodzy, widzicie nieuctwo pastora Cyrikasa i widzicie nieuctwo protestantyzmu, który was robi w bambuko? Jeden, proszę podać przykład. Z tych wieków tutaj, to jest pierwszy, drugi, trzeci wiek, gdzie jest Piotra nie było w Rzymie. Piotr był w Rzymie, to jest kłamstwo. Proszę mi takie coś pokazać. Bo wasze Piotr nie był w Rzymie, to jest takim nie na zasadzie nie, bo nie, a nie bez, a nie z jakimiś argumentami historycznymi. Bo tutaj pani Basia odwaliła kawał dobrej roboty, więc po to czytam, żeby pokazać nieuctwo wasze, po prostu ignorancką ignorancję, która po prostu sięga, no Mont Everest to jest półmetrowy dołek przy was, tak? Poza tym święty Piotr w drugim liście pozdrawia z Babilonu, a mianem Babilonu w tamtych czasach był określany właśnie Rzym. O, to nieprawda, to naciągane jest. Dobra, to jeżeli Babilon nie jest Rzymem, a w 17 rozdziale Apokalipsy Babilon to już jest Rzym, nie? Wielka nierządnica, wielki Babilon to już jest Rzym, nie? Bo tu trzeba opluć Kościół rzymskokatolicki, trzeba go skopać, no to Babilon Wielki, czyli jak wam pasuje Babilon, żeby kopnąć Kościół rzymskokatolicki, to wtedy Babilon to jest Rzym, nie?
A jak święty Piotr pozdrawia z Babilonu, czyli z Rzymu, to już to wam nie pasuje, nie? Widzicie waszą głupotę, ślepotę, miernotę i po prostu takie dobieranie sobie tekstu pod wymysły? Ale taki jest protestantyzm. Ślepą, ślepotą, miernotą i niczym więcej. Protestantyzm nie był, nie jest i niczym więcej nie będzie. Poza mierną, miernotą, nieuctwem, ślepotą i po prostu zwoli trwaniem w ignorancji. Bo, moi drodzy, ja rozumiem, że tam może 500 lat temu, jak te tam protestanci, te herezje zaczęli głosić, już pierwsze wzmianki o negacji obecności świętego Piotra w Rzymie, no to się pojawiły chyba w XIII czy XIV wieku głoszone herezje przez waldensów. Tak, czyli po prostu to podgrzewacie kotlety, które mają 800 lat, a które wymyślili waldensi, chyba, ile dobrze pamiętam, XIII, XIV wiek, coś takiego. No. A z pierwszych wieków to mamy świadectwa o męczeństwie, mamy, że byli za Nerona, ze świętym Pawłem, święty Piotr w Rzymie i tam zostali ukrzyżowani. Ale dlaczego, że to jest po prostu chęć bycia, jakaś zawiniona ignorancja. Przecież, moi drodzy, wystarczy wejść na głupie Google. 500 lat temu nie mieli Google, nie? 500 lat temu tam kto umiał czytać, kto miał dostęp do internetu, ale dzisiaj? Dzisiaj? Dostęp niemalże do internetu daje nam w 10 minut dostęp do informacji. Ale nie, trzeba pastorów słuchać, nie? Jak pastor taki niełuk, Cyrikas, prawda? To kim wy jesteście? Wy z ławek. Jak pastor Cyrikas jest taki niełuk i to nieustwo pokazuje, to kim wy jesteście? No chyba, że się uważacie po cichu, że wiecie więcej. Taką mam nadzieję, że tak myślicie, że wiecie więcej od pastora Cyrikasa i że zajrzycie do internetu i sprawdzicie, że to, co pastor Cyrikas wam wciska, jest po prostu nieuctwem, kłamstwem i po prostu mierną miernotą. I znajdźcie mi ojców Kościoła z drugiego wieku świadectwo otwarcie, że Piotr nie był w Rzymie, że to jest herezja, wymysł. Tak? Więc otwórzcie oczy i zacznijcie myśleć. Jeżeli ciężko was jest przekonać co do tego, że pastor Cyrikas i cała reszta protestantów was zrobi w jajo, że tak powiem, głosząc wam jakąś frajerową Ewangelię, to zacznijcie otwierać oczy na kłamstwa historyczne, a otwierając na to oczy, może te kłamstwa historyczne, ta ignorancja pozwoli wam zrozumieć, że skoro w takich kwestiach w 10 minut prostych do rozwiązania was robią w bambuko, to całe te teorejki o darmowym zbawieniu, o nic nie robieniu, o sola fide i tak dalej, jest tyle warte, co właśnie taka argumentacja, że Piotr nie był w Rzymie, bo nie był w Rzymie, prawda, ktoś tam wspomniał, że był, ale to nie znaczy, że był, nie? No, czyli po prostu, że tam nie zginął. No właśnie, ale taki jest protestantyzm, po prostu żenada. Pozdrawiam.